Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Zobaczymy kolejną porcję cmentarnych ciekawostek oraz rozpoczniemy mini cykl o filmach, które zaginęły w czasie II wojny światowej. Pokażę Wam groby aktorów tych filmów. Maciej Gąsiorowski, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Wróćmy na chwilę na cmentarz na Marysinie Wawerskim w Warszawie, o którym opowiadałem Wam w niedawnym odcinku Niezapomnianych. Natrafiliśmy tu na grup Natalii Szczęsnej. Ta dziewczynka, która miała zaledwie półtora roku, była siostrą znanego piłkarza Wojciecha Szczęsnego. Była ona córką Macieja Szczęsnego, innego znanego piłkarza i reprezentanta Polski, który podobnie jak jego syn Wojciech. Był bramkarzem, razem z żoną Alicją. Oprócz Wojciecha ma także syna Jana. Mało kto wie, że miał jeszcze córkę Natalię. Dziewczynka zginęła tragicznie przygnieciona trzepakiem na Placu Zabaw przy ulicy Bursztynowej 2 w Międzylesiu. Świadkiem wypadku była jej mama Alicja, która była wówczas w zaawansowanej ciąży z Janem, starszym bratem Wojciecha. Kiedy się odwróciłam, z przerażeniem zauważyłam, że pod trzepakiem leży moje dziecko całe we krwi. Wyglądało jak martwe. Nie dawało znaków życia, mówiła pani Alicja w magazynie Rewia. Niestety, lekarzom nie udało się uratować życia małej Natalii. Dziewczynka miała uszkodzony mózg i rozbite kości podstawy czaszki. Wróćmy też do innej tragedii, która miała miejsce 14 marca 2000 roku. Wówczas z cyrku Korona uciekły aż trzy tygrysy. Dwa z nich udało się szybko złapać, jednak trzeci zbiegł i zagrażał ludności cywilnej. Na tygrysa urządzono policyjną obławę. W akcji brał udział także doświadczony weterynarz, 43-letni Ryszard Karczeski. Chciał on uśpić tygrysa. Operacja była jednak przeprowadzona chaotycznie. Policjanci strzelali do zwierzęcia na oślep. Jedna z kul trafiła weterynarza w głowę, powodując jego śmierć. Później zastrzelono także tygrysa. Okazało się, że funkcjonariusze oddali aż 57 strzałów. Na początku winę za śmierć weterynarza próbowali zrzucić na tygrysa, który zaatakował Ryszarda Karczewskiego, a potem na pogotowie ratunkowe, że te za późno przyjechało. W końcu przed sądem stanął jedynie policjant Krzysztof S. W marcu 2003 roku został skazany za nieumyślne spowodowanie śmierci i skazany na 9 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Został także usunięty z policji. Sąd ogłosił wówczas, że prawdziwą winę za skandaliczną akcję ponosi szefostwo komisariatu. Komendant przyczynił się do tej tragedii jak przysłowiowa małpa z brzytwą, stwierdził sędzia. Ocenił także, że ława oskarżonych jest zdecydowanie za krótka. Niestety prokuratura nie postawiła nikomu innemu zarzutów. Wdowa po weterynarzu chciała otrzymać od policji 1000 zł renty oraz 400 tysięcy za dość uczynienia. W odpowiedzi usłyszała, że może liczyć tylko na 100 tysięcy złotych. Uroczystości pogrzebowe Ryszarda Karczewskiego odbyły się na warszawskim Wawrze. Wróćmy teraz do historii związanych z piłkarzami, reprezentantami Polski. Tragicznie zmarł między innymi Edmund Kowol. W latach 31-49 używał imienia i nazwiska Erwin Ernest Schmidt. Występował na pozycji napastnika, był reprezentantem Polski w latach 53-58. Reprezentował barwy takich klubów jak Wawel Kraków, Legia Warszawa i Górnik Zabrze. Zmarł w wyniku wypadku, próbując skoczyć do jadącego tramwaju, jednak pośliznął się na zlodowaconej jezdni i wpadł pod koła tramwaju. Płaszczu miał butelkę z alkoholem, która po rozbiciu pokaleczyła mu narządy wewnętrzne. Kowal trafił do szpitala w Zabrzu, a potem do kliniki w Poznaniu. Ponieważ jego stan był ciężki, odmówiono przyjęcia do szpitala w Warszawie. By przejechał z Zabrza do Poznania, wynajęto specjalny pociąg. Zawodnika transportowano wagonem towarowym doczepionym do pociągu osobowego. Niestety w Poznaniu nie udało się uratować jego życia. Edmund Kowol został pochowany w zabrzu na cmentarzu parafialnym świętego Józefa. Trumnę z jego zwłokami nieśli koledzy z górnika Zabrze. Co ciekawe, jeden z braci Kowola uległ wypadkowi podczas uprawiania gimnastyki sportowej i zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Dzięki uprzejmości pani Kingi Radeckiej z Krakowa. Mamy zdjęcia grobów ofiar słynnego wypadku z grudnia 1966 roku na Zakopiance. Zginęło wówczas kilku aktorów, m.in. Adam Fiut. Jedną z ofiar była także Danuta Lipińska-Nowakowska, polska aktorka teatralna. Zmarła ona w szpitalu w Myślenicach. Na skutek obrażeń. Do wypadku doszło 14 grudnia 1966 roku nieopodal Lubnia. Wówczas to pojazd wiązący grupę aktorów na spektakl w Zakopanem, sterzył się z innym autokarem wiozącym dzieci. W wypadku zginęli m.in. aktorzy Kazimiera Lutówna, Józef Barański, wspomniany wcześniej Adam Fiut i Jan Zieliński. Danuta Lipińska-Nowakowska była żoną innego aktora, Macieja Nowakowskiego, który kilka lat po śmierci żony popełnił samobójstwo. Danuta Lipińska-Nowakowska pochowana jest obok innych aktorów, którzy zginęli w tym wypadku na cmentarzu rakowickim w Krakowie. A teraz opowiem Wam o księdzu katolickim Antonim Kieniewiczu, który spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie. Miał on aż czworo dzieci. Jak to możliwe? Byście pewnie zapytali. Już wyjaśniam. Antoni Kieniewicz ukończył geografię na Uniwersytecie Warszawskim i niemal całe życie pracował jako kartograf w Państwowym Przedsiębiorstwie Wydawnictw Kartograficznych. Ożenił się z Marzeną Amborską, z którą miał czworo dzieci. Trzech synów, Piotra, Łukasza i Mateusza oraz córkę Annę, którą przysposobił. Gdy owdowiał, postanowił wstąpić do seminarium duchownego Redemptoris, Mater w Warszawie. Właściwie po latach modlitwa mojej babci została wysłuchana. Późno bo późno, ale zostałem księdzem. Arcybiskup Nycz uznał, że uda mi się popracować dla kościoła, mówił ksiądz Kieniewicz w 2010 roku, tuż po tym jak został wyświęcony na księdza. Było to 5 lat po śmierci jego żony. Już wtedy księdzem był jego syn Piotr. Mówi mi, że on dochodzi już do pełnoletności, a ja jestem oseskiem. Żartował neopresbiter Ksiądz Antoni Kieniewicz miał zasłużoną rodzinę. Jego ojcem był Stefan Kieniewicz, znany polski historyk i były powstańca warszawski. Z kolei siostra Teresa Kieniewicz była filolożką angielską oraz przeorysą klasztoru karmelitanek w Bornym Sulinowie. Z kolei brat Jan Kieniewicz został historykiem. Jego syn Leszek Kieniewicz był mężem Agaty Młynarskiej. Megahitem II Rzeczpospolitej była gwiaździsta eskadra z 1930 roku w reżyserii Leonarda Buczkowskiego. Wystąpili tam m.in. Barbara Orwit i Jerzy Kobusz. W zasadzie... Kazimierz Jerzy Kobuszewski. Gwiazdica Eskadra była jednym z najdroższych przedwojennych filmów. Niestety w trakcie realizacji doszło do tragedii. Zginął porucznik pilot Jan Bilski z 34. Eskadry oraz obserwator podporucznik Felix Szczęsny-Lipiński z 35. Eskadry. Zostali oni pochowani w Poznaniu, na cytadeli, na cmentarzu garnizonowym. Zderzyli się oni w powietrzu swoim samolotem. Po 15 z maszyną pilotowaną przez porusznika pilota Eugeniusza Wyrwickiego, który zginął w czasie II wojny światowej i został pochowany na cmentarzu wojennym nad Marną. Sceny wypadku zostały nakręcone, jednak reżyser nie zdecydował się umieścić ich w filmie. Gwiaździsta eskadra opowiadała o amerykańskich i polskich pilotach, Uczestniczących w walkach na froncie polsko-bolszewickim w latach 1919-1920. Byli oni pilotami siódmej eskadry myśliwskiej imienia Tadeusza Kościuszki. Kilku z nich poniosło bohaterską śmierć. W filmie wystąpili także Zygmunt Biesiadecki, który został rozstrzelany później w egzekucji ulicznej w 1944 roku, czy Stefan Szwarc po II wojnie światowej na film Buczkowskiego zapadł wyrok. Rosjanie prawdopodobnie go zniszczyli lub wwieźli do Moskwy. Armia Czerwona szukała wówczas wszystkiego, co wiąże się z wygraną przez Polskę wojny z bolszewikami. Poszukiwania gwiazdistej eskadry trwały od 1939, a za ukrywanie filmu groziła kara śmierci. W 2012 roku w zakładzie historii wojskowości Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęto Międzynarodowy projekt naukowy, którego celem jest odzyskanie filmu. Niestety do dzisiaj nie udało się go zrealizować. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. W następnym odcinku zajmiemy się zaginionymi filmami okresu II Rzeczpospolitej. Opowiem Wam o różnych produkcjach, które zaginęły w bardzo tajemniczych okolicznościach. Często grały w nich gwiazdy polskiego kina, takie jak chociażby Jadwiga Smosarska. Do zobaczenia!